Dzień dobry Państwu, czas rozpocząć kolejny sezon serialu pod tytułem Trzecia Liga, Grupa Trzecia. 34 odcinki tego serialu, z tego 17 dostępnych nie na Netflixie, tylko w Rekord TV. Dzisiaj epizod pierwszy. Jak widzieliśmy w zeszłym sezonie, no efekt był nieco mizerny. Tomasz Nowak, jest zagranie do Iwanka. Iwanek już 16 strzela w ten bliższy róg bramki Górskiego. Kapitalnie broni jednak golkiper. Myślę, że ta sytuacja Daniela Iwanka, no to powinno być 1-0. Wystarczyło i aż wystarczyło uderzyć w długi róg. Świetnie, teraz przerwę ci, bo Nowak do Świderskiego, ostry kąt i znów pewnie między słupkami Górski. Na prawą stronę, jeśli chodzi o zespół Śląska-Wrocław, jesteśmy już w środku pola, przerzucona piłka do lewego skrzydła, Dawid Matuszewski, tutaj dwójkowa akcja z Wypartem, który tutaj odskrzydlił ten atak, jeszcze zagranie w szesnastkę tyłem do bramki, jest okazja na uderzenie. Oczywiście, no dosyć krótki ten okres urlopowo przygotowawczy, a teraz szansa i wybijają tę piłkę zawodnicy Śląska. Pewne zmiany związane z awansami dotyczących rozgrywek trzecioligowych w Polsce. Projekt, propozycja wpłynęła już do PZPN-u i być może tam nastąpią zmiany. Nowak w ataku, lewa noga, Nowak! On to potrafi, on to zrobił! 1-0 i cieszynka taka w stylu Remigiusza Jezierskiego, można powiedzieć, który z tego słynął, występując w zespołach Ekstraklasy, ale Tomasz Nowak otwiera strzelanie dla rekordu w sezonie 2023-2024. No, myślę, że kibice, którzy na co dzień nie oglądają meczów rekordu, a być może dzisiaj są z nami, pamiętają jego trafienie przeciwko szczecińskiej Pogoni w meczu pucharowym. Tutaj oczywiście w Cygańskim Lesie. Tymczasem rusza zespół Śląska-Wrocław. Już jesteśmy w polu karnym. Uderzenie Szumera, dobitka, gol! Szybkie wyrównanie zespołu gości. Szarabura jest tym zawodnikiem, który wpisuje się na listę strzelców, jeśli dobrze zauważyłem. Szarobura, więc ten, który strzelił bramkę, jest uderzenie, Zaborski, gdzie jest piłka? Wpada do siatki, a więc mamy na prowadzeniu zespół rezerw Śląska-Wrocław. Warto strzelać, warto uderzać i jeszcze raz w tej sytuacji to się potwierdziło. Pierwsze pół godziny myślę, że rekord miał sporą przewagę, co też widzieliśmy po liczbie prób, po liczbie strzałów zespołu trenera Klaczy. A teraz dobrze tam dostrzegli lukę z lewej strony, ale ta piłka cały czas w boisku, a więc utrzymał ją Dawid Matuszewski w rywalizacji z Kępnem. Matuszewski, lewa noga, pięknie na to nachodzi Zaborski, ale piłka trafia w poprzeczkę i ląduje w rękach Szumery. No i przerzucamy na drugą stronę. Dawid Matuszewski trafił, wydawało się, w rękę, natomiast teraz Szumera musi interweniować po tym uderzeniu gracza Śląska-Wrocław. Arbiter zakończył pierwszą część spotkania, po której Śląsk-Wrocław prowadzi 2-1. Gracz, który, jak sam mówił, najlepiej czuje się na pozycji numer 10, ale jednak tutaj inne zadania w rekordzie i właśnie on w pierwszej akcji. Kamiński, lewa noga, to jest jego atut, natomiast w tym momencie jeszcze ten strzał, to takie pierwsze zameldowanie się na murawie. Teraz Kępny zobaczył wyrobę w środku boiska, wyroba przez Walaszka. Tak, teraz ta piłka wędruje do Kasprzaka, trzeba dośrodkowywać zewnętrzną częścią stopy. Trafiony Lizakowski, jesteśmy w polu karnym. Piłka do Walusia, Waluś na małej przestrzeni, ale nie miał tam miejsca, by uderzyć. Jest okazja teraz na strzał z dystansu i piłka obok bramki po tym uderzeniu Kępnego. Teraz Kamiński w rywalizacji z Hejkiem, dobre zagranie do środka, jest Tomasz Nowak, za nim Maruszak, świetnie to zobaczył oczywiście Nowak, zagranie do Bartłomieja Twarkowskiego, on ma sporo siły. Twarkowski, czy spróbuje uderzyć? Twarkowski, strzał, jeszcze puścił piłkę w kozioł i szczęśliwie broni Mateusz Górski, bo to nie była idealna interwencja. Jeden po stronie Śląska, ale mimo to no, dwie bramki. Najważniejsza jest ta klasyfikacja, którą widzimy cały czas, czyli zdobyte bramki. Przewraca się jeden z graczy Śląska. Wydawało się, że tam było zagranie ręką i jest rzut karny dla zespołu rekordu. Arbiter chyba też nie miał za dużo wątpliwości. No nie, to grający z numerem 5 Hubert Muszyński, ale to bardzo dziwne zachowanie, w zasadzie nieracjonalne absolutnie. Nowak kontra Górski. Tomasz Nowak i broni Mateusz Górski. Ależ radość w zespole Śląska. No widać, że ta drużyna żyje. Jaka tu jest radość Mariusza Pawelsa. 5 minut, tak, o tyle dłużej pogramy w tym spotkaniu. Kolejna szansa dla rekordu. Tomasz Nowak, jest dośrodkowanie, jest zagranie! I znów ta piłka nie ląduje w bramce, ale jasne, tutaj rekord ma walczyć o awans do drugiej ligi w tym sezonie.
popatrzmy. Bogunia tutaj próbuje minąć rywala, udaje się to. Bogunia, jeszcze ta piłka jest zagrana! I jest piłka w ramce! Daniel Świderski na 2-2, nie udało się z 11 metrów, udało się po tej kapitalnej akcji Boguni, bo to trzeba podkreślić. I tutaj takim strzałem z szczupakiem Daniel Świderski daje wyrównanie w 94 już minucie spotkania. To był dobry, trzecioligowy, by nie powiedzieć nawet odrobinę wyższy poziom.